Ja chcę opowiedzieć o chemii emocji generalnie. Zakłada się, że intuicyjnie Państwo musi potwierdzić, że miłość jest emocją. Intuicyjnie ludzie to czują, że jest emocją. Długo słowo emocja nie wchodziło do słowników psychologów. W żadnym indeksie książek z początku tego wieku, z ubiegłego wieku już, nie można było tego słowa znaleźć, ale generalnie emocja jako taka istniała. Ludzie o tym wiedzieli, zajmowali się tym. Darwin przed napisaniem swojej pracy o zachowaniu gatunku napisał znacznie istotniejszą pracę. 5 lat przed napisaniem swojej kulminacyjnej pracy napisał pracę o wyrażaniu emocji przez ludzi i zwierzęta i doszedł do wniosku, że emocja musi być czymś strasznie podstawowym, dlatego że i zwierzęta, i ludzie, wszystkie naczelne wyrażają emocje dokładnie w ten sam sposób. To znaczy, że pastwiący się nad swoją ofiarą wilk jest podobny do pastwiącego się nad swoim pracownikiem szefa. To znaczy, dokładnie te same mięśnie, ten sam układ mimiczny pracuje w nim. Oczywiście Darwin nie mógł się zajmować chemią ani biochemią emocji, bo nie było aparatu do tego, aby tym się zajmować. Generalnie stwierdził jednak, że w tej pracy, że emocja jest niezwykle istotna do tego, aby gatunki przetrwały. Wyrażanie emocji jest niezwykle istotne przy przetrwaniu gatunku. Na tym obrazie tutaj, ten obraz pokazujący te dwa koty znajdujące się jest najlepszym tego dowodem. W zasadzie jest ogromna analogia, jeśli chodzi o pokazanie tej sceny w przeniesieniu na ludzi. Jest bardzo istotna analogia w tym wszystkim. Dopiero w połowie XX wieku zaczęto zajmować się emocją w sensie naukowym, w sensie biochemicznym, neurologicznym. Największe znaczenie przy rozwiązywaniu problemu emocji z punktu widzenia chemii i biochemii przyniosła farmakologia. Farmakologia, czyli jednym słowem pieniądze. Całym motorem były pieniądze. Ludzie zauważyli, że istnieją leki, które działają na nasz układ emocjonalny. Po pewnych lekach jest nam dobrze, po pewnych lekach jesteśmy uspokojeni. Farmakologia zaczęła zajmować się mechanizmem emocji. Kluczowym momentem, jeśli chodzi o odkrycie mechanizmu emocji, było odkrycie tak zwanych receptorów opiatowych w mózgu. Przez receptory opiatowe rozumie się te obszary, te molekuły, duże molekuły, przez receptory rozumie się molekuły chemiczne powyżej 50 tysięcy atomów, które znajdują się na powierzchni komórek, między innymi neuronów tych w mózgu, które przepuszczają do wnętrza inne związki chemiczne zwane ligandami. Te ligandy mogą mieć postaci trzech grup. Mogą być albo neuroprzekaźnikami, takimi jak Państwo pewnie wiecie, o takich nazwach dopamina, serotonina, acetylocholina, czy w postaci gazowej tlenek azotu, jak również tlenek węgla. Mogą być tak zwanymi hormonami seksu, testosteronu, estrogenu dla kobiet i prostesteronu dla kobiet, jak również mogą być tak zwanymi neuropeptydami. W mózgu wytwarzane są w stanach emocjonalnych związki chemiczne, które noszą nazwę peptydów, a ponieważ utwarzane są w mózgu, nazywa się je neuropeptydami. Peptydy to nic innego, tylko łańcuchy z aminokwasów. Jeśli taki łańcuch aminokwasów ma do 200 aminokwasów, to się nazywa peptydem, jeśli kilka tysięcy jest polipeptydem, jeśli ma kilkadziesiąt tysięcy, jest po prostu proteinem albo białkiem. Czyli nic to jest nic bardzo skomplikowanego. Poznaliśmy się rok temu w kafejce internetowej, wpadliśmy na siebie. To jest moja przysłowiowa połówka. Odnalazłam ją. Pierwsze wrażenie, spojrzałam się na niego, on na mnie i zadziałało. Faktem jest, że zauważono, że stany emocjonalne wytwarzane przez psychofarmaka, przez substancje chemiczne działające na mózg, są podobne do stanów wytwarzanych przez receptory, przez substancje wytwarzane przez człowieka w mózgu, deklarującego się jako będącym pod wpływem emocji, również deklarującego się jako osoby, która deklaruje się jako zakochana. W 1972 roku udowodniła to zakochana notabene studentka Candace Perth, odkryła po raz pierwszy na powierzchni neuronów receptory emocji, receptory opiatowe i udowodniła związek między opiatami a emocją. Ja celowo używam opiaty i emocji, ja celowo używam opiaty i miłość tutaj, dlatego że te dwa stany są strasznie podobne. Generalnie można powiedzieć, że ludzie deklarujący się jako zakochani są w pewnym stanie narkotycznego rauszu. Mam coś, co będzie pasowało idealnie pod kolor twoich oczu. Chciałbym ci, Madziu, z okazji jutrzejszych walentynek prosić o rękę.
Czy wyrażasz zgodę? Generalnie neurofarmakologii i badaniom neurofarmakologicznym, w zasadzie finansowanym przez firmy farmaceutyczne, zawdzięczamy to, że znaleziono analogię i związek pomiędzy opiatami, które się nam negatywnie kojarzą, bo opiaty kojarzą się definitywnie nam z osobami, z narkotykami, a substancjami, które wykrywa się w mózgu w sytuacjach u osób, którzy deklarują się, że są pod wpływem pewnych emocji, a dokładnie nawet, że są zakochani. W zasadzie trzy substancje odpowiadają za ten stan. Jedną z nich podstawową jest tak zwana fenyloetyloamina. Jest to bardzo prosty związek. Jest to w efekcie 11-atomowy związek, nie licząc wodorów, z atomów ciężkich, który tutaj jest demonstrowany. Jest to związek, który u osób zakochanych w mózgu jest o niezwykłym stężeniu. Osoby, które deklarują się jako zakochane, jest taka teraz możliwość, jest aparatura pozwalająca na stwierdzenie zwiększonego nasycenia mózgu komórek nerwowych tą substancją, mają podwyższony, ogromnie podwyższony poziom fenyloetyloaminy w mózgu. Fenyloetyloamina jest substancją trochę niebezpieczną, bo należy do tak zwanych śladowych amin, a dokładnie do amfetamin. Skojarzenie jest bardzo proste. Ludzie będący zakochani są w stanie amfetaminowym, w stanie narkotycznego rauszu. Sylwia mnie zauważyła przy barze i była z siostrą. I jakoś tak pierw podeszły do mnie, jakoś rozmowa i później pierw tańczyłem z siostrą i Sylwia nie bardzo chciała, była wkurzona. I później siostra mi, żebym zatańczył. Jak tak poprosiłem Sylwię na parakiet, tak już 22 miesiące tańczymy. Ich praca mózgu jest w pewnym sensie zaburzona. Znaczy następuje na przykład przeniesienie pracy mózgu z obszarów odpowiedzialnych za koncentrację do obszaru limbicznego, odpowiedzialnego definitywnie za emocje. To wiemy już od końca XIX wieku, że układ limbiczny jest tym skupiskiem w mózgu, który jest odpowiedzialny za emocje. Osoby zakochane znajdują się na tym, jak gdyby na fenyloetyloaminie, czyli jak gdyby na amfetaminie. I to powoduje, że na przykład mogą całą noc rozmawiać, wykazują totalną dekoncentrację, następuje zaburzenie widzenia, czyli niewidzenie wad w osobie zakochanej nie jest tylko czymś, które nam się kojarzy z wierszami albo z pewnym przysłowiem. To przysłowie potwierdza chemia. Te osoby mają zaburzone widzenie tej osoby, która jest obiektem ich uczuć w efekcie. To jest takie dziwne w sumie. To znaczy ja na przykład zawsze, jeżeli byłam z jakimś chłopakiem, to od pierwszego momentu, jak go zaczęłam, to takie miałam przeczucie, że albo chciałabym z nim być, albo z nim będę. Następuje zwiększone wydzielanie krwi, następuje zwiększony poziom adrenaliny i noradrenaliny. Na przykład skutkiem tego na widok osoby, która jest naszym tym obiektem, pocimy się, czerwienimy się, widząc ją tak. Ten stan definitywnie nie może trwać długo, dlatego że przy takim metabolizmie w komórkach doprowadziłoby do totalnego wycieńczenia. I ten stan nie jest długi. Definitywnie stwierdzono, że stan tego zakochania amfetaminowego, tego stanu, który jest jedną z faz miłości, tej początkowej, którą można by nazwać po angielsku passion, a po polsku namiętnością, trwa maksymalnie od 18 do 4 lat. No to jest w ogóle absurdalna sytuacja. Ja myślę, że to jest część prawdy jak zawsze. Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że ewentualnie możemy od teraz zostać parą. Na potrzeby 5 minut. Na potrzeby 5 minut. Nie, mówiąc serio, to jest raczej bzdura kompletna. To znaczy, jeśli ktoś umie utrzymać ten stan powyżej 4 lat, to jest to wyjątkowa sytuacja. Przeważnie te stany fenyloetyloaminowe kończą się krócej niż 18 miesięcy. Jest to odbierane w związkach z punktu widzenia psychologii jak coś bardzo negatywnego. Następuje osłabienie zainteresowania daną tą osobą i tak dalej. Ten stan potwierdzają również antropologowie. Jest bardzo interesująca praca psycholog Fischer, antropolog i psycholog Fischer, która napisała książkę Anatomia Miłości. Zajmowała się związkami w 62 różnych kulturach i stwierdziła, potwierdzając w zasadzie badania z chemii, że
okresem, po którym następuje rozpadnięcie się związku, niezależnie czy małżeńskiego, może to być rozwód, a może być to wyrzucenie z wigwamu albo z iglo. Jest okres, tym okresem definitywnym jest 4 lata. Ta osoba przyprawiona jest o bicie serca, zupełnie szybkie i jest po prostu nam całym życiem, tak mi się wydaje. Co wcale nie oznacza, że ta chemia fenyloetylaminowa nie może przejść w inną chemię. Ta inna chemia, która następuje po fenyloetyloaminie, jest oparta o zupełnie inną substancję, którą też jest wykazywana w mózgu tych osób, która budzi uczucia macierzyńskie, która budzi przywiązanie, która budzi pewien respekt, która budzi szacunek do tej osoby, która... Ta substancja jest, nazywa się oksytocyną. Oksytocyny mają bardzo dużo kobiety. Oksytocyna jest odpowiedzialna za niezwykle istotne procesy życiowe. Dzięki oksytocynie przychodzimy na świat. Oksytocyna jest odpowiedzialna za skurcze macicy przy porodzie. Oksytocyna odpowiedzialna jest za laktację mleka w czasie karmienia. Oksytocyna jest odpowiedzialna również za przeżywanie orgazmów u kobiet ze względu na kontrakcję macicy i kontrakcję mięśni w pochwie i tak dalej, i tak dalej. Oksytocyna jest bardzo istotną substancją. Mężczyźni mają oksytocyny mniej. To znaczy, nie chcę w ten sposób usprawiedliwiać niewierność mężczyzn w ten sposób, że mają oksytocyny mniej. Niemniej chemicznie, biochemicznie uzasadniało i ewolucyjnie uzasadniałoby to. Oksytocyna mężczyznom jest potrzebna między innymi do tego, aby mieć erekcję. Bez oksytocyny nie wydzielałoby się coś takiego jak cykliczny guanomonofosfat, który jest odpowiedzialny za napięcie naczyń krwionośnych, między innymi w prądziu. Oksytocyna jest odpowiedzialna też za czas refrakcji. Są mężczyźni, którzy mogą po 15 minutach, a niektórzy po 15 godzinach. I to wcale nie znaczy, że ten jest gorszy, a drugi inny. Jeden ma mniej, a drugi ma po prostu więcej oksytocyny. Związek trwa, jeśli te przejście z jednej chemii, tej fenyloetyloaminowej, w tą oksytocynową zachodzi jednocześnie. Natomiast jeśli w parze jedna z osób jest ciągle na oksytocynie, jest ciągle na fenyloetyloaminie, a druga już przeszła fazę oksytocyny, to następuje bardzo często dysharmonia. Dla niektórych jest to przywiązanie, respekt, spokój, szacunek, a dla niektórych jest to niestety nuda. Łączymy się ze sobą przez bardziej obyczaje, poprzez kulturę, nie naturę. Jakby natura jest czymś tylko takim bardzo małym, prawda? I w kształtowaniu społeczeństwa i w ogóle w łączeniu się w pary jest bardzo ważna kultura i do czegoś doszliśmy wyżej niż zwierzątka i to chyba na tym bardziej polega. Jest pewna teoria, która twierdzi, że Don Juan z literatury był niczym innym, tylko miłosnym junkie. To znaczy, że nie umiał przechodzić ze stanu fenyloetyloaminowego w stan oksytocynowy i ciągle poszukiwał tego, był uzależniony od fenyloetyloaminy, tak jak się uzależniał od heroiny. I to by tłumaczyło całą historię dążyłaństwa na przykładzie tej postaci. Substancje te, szczególnie fenyloetyloamina, również powoduje uaktywnienie się innych receptorów. Stwierdzono, że osoby zakochane mają ponad 1500% więcej aktywnych receptorów kanabis. Kanabis jest w marihuanie. Podobne stany, obszary mózgu, które odpowiedzialne są również za, które pobudza fenyloetylaminy, związane są również z opiatem, który jest w kokainie. Czyli do czego dochodzimy? Ludzie zakochani są po pierwsze na fenyloetylaminie, czyli na amfetaminie, na kanabis, czyli na marihuanie i tak szczerze mówiąc są również na kokainie. Dlatego, że zwiększone wydzielanie noradrenaliny i adrenaliny jest związane właśnie z tymi trzema substancjami. Ten stan, w związku z tym jeszcze raz powtarzam, nie może trwać wiecznie. Ten stan musi być zastąpiony inną chemią, dlatego że zostałby, że bylibyśmy wycieńczeni w tej sytuacji. Jest to możliwe teraz do zbadania. Kiedyś ludzie czuli to. Są przysłowia, które mówią, że między dwojgiem ludzi chemia się zgadza. Zachwycono z drugiej osoby zawsze coś innego. To jest to coś szczególnego, czego się nie da określić ani opisać. Co to ma być dokładnie? Teraz można wepchnąć głowę człowieka do tomografu albo poddać go funkcjonalnemu NMR-owi i powiedzieć mu definitywnie, pan albo pani jest zakochana. Można mu to definitywnie na papierze powiedzieć, dać mu nawet na to zaświadczenie. Robili to naukowcy z Uniwersytetu w Heidelbergu i w Cambridge. Jest to bardzo proste, dlatego że robiąc tomografem, przecinając
określone przekroje mózgu, można stwierdzić, jakie obszary, jakie komórki mają zwiększony metabolizm. Komórki o zwiększonym metabolizmie pobierają więcej tlenu, odżywiają się lepiej. W związku z tym, jeśli stwierdzimy, że w układzie limbicznym następuje gwałtowne zwiększanie zapotrzebowania tlenu i większy metabolizm tych komórek, to jesteśmy definitywnie powiedzieć, że te osoby są albo nie są zakochane. Oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć w kim. Miłość ma również swoje bardzo negatywne skutki, ta fenyloetylaminowa. Michael Leibowitz z Uniwersytetu w Nowym Jorku, mając układy z policją nowojorską, był wołany do przypadków samobójstw, po których po zwłoki nie zgłaszał się nikt z rodziny. Udawało mu się takie zwłoki uzyskiwać. Robił koktajle z mózgów tych samobójców i badał znaczonymi opiatami, które receptory są nieaktywne, a które są aktywne. I stwierdził, że u wszystkich osób, które popełniły samobójstwa, w efekcie poziom receptorów odpowiedzialnych za recepcję fenyloetylaminy, tej miłosnej, był zaburzony, zaniżony. To znaczy, że generalnie chemia miłości zabijała tych ludzi, to znaczy pchała ich do samobójstwa. Czasem się sam znajdzie, czasem nie. Różnie to bywa. No, na razie nie potrzebuję chłopaka. Nie należy tego mylić z chemią czegoś, co nie ma z miłością w efekcie dużo wspólnego, mianowicie z chemią pożądania. To są często dwie oddzielne chemie. Cała chemia pożądania robi ostatnio karierę ze względu na takie substancje jak Viagra, czy ostatnio Cialis w Niemczech. Substancje, które odpowiedzialne są za wywołanie erekcji głównie, czy za poprawienie jakości współżycia seksualnego. To w efekcie z miłością chemia pożądania ma niewiele wspólnego. Mimo że 91% kobiet i 98% mężczyzn deklaruje, że nie ma, że może funkcjonować w miłości bez seksu, z drugiej strony 98% kobiet i 91% mężczyzn deklaruje, że miłość bez seksu umiera. W związku z tym są to dwa przeciwne stwierdzenia, ale w efekcie potwierdzone przez chemię. Dlatego że ludzie prędzej czy później chcą wywołać sobie chemię poprzez dotyk. Chemia dotyku jest niezwykłą chemią. Ona wywołuje całą gamę substancji chemicznych w mózgu. Chemia dotyk jest tą formą wyrażania emocji, która jest najstarsza, ewolucyjnie najstarsza. Zwierzęta się dotykały od samego początku, dlatego że to dawało poczucie bliskości. Przy dotyku jest produkowana w mózgu cała lawina najróżniejszych substancji opiatowych najczęściej, morfinowych. Stwierdzono, że znajdują się w mózgu receptory substancji, która przypomina morfinę. Morfina jest opiatem, jest typowym substancją narkotyzującą. Gdy stwierdzono obecność tych receptorów morfinowych, zadano sobie pytanie, czy to jest możliwe, że Bóg mógł przewidzieć, jeśli to był Bóg, i stworzyć receptory na takie sztuczne substancje, jak morfina czy opium. Oczywiście, że nie. Musiał być jakiś powód, dla którego istnieją receptory substancji takich jak opiaty. Taki powód jest jeden. Ludzie w pewnych sytuacjach są sami w stanie wytworzyć wewnętrzne swoje morfiny. I te wewnętrzne morfiny nazywają się endorfiny. To są te substancje, które powodują poczucie bezpieczeństwa, działają dokładnie jak morfina. Likwidują ból, wprowadzają dobre samopoczucie. Takie stany są właśnie po tym stanie fenyloetyloaminowym, oksytocyna należy do nich, że ludzie czują się bezpieczni w związku poprzez te wewnętrzne endorfiny, które są w mózgu wytwarzane. Nie, no jakoś myślę, że jakoś też dużo tam jest decyzji i takiego starania się, jakiś codzienny jakiś wysiłku, zrozumienia tego drugiego człowieka, jakiejś takiej pracy. No nie wiem, praca brzmi jakoś tak okropnie, że jest takie ciężkie i nieprzyjemne, ale myślę, że to jest jednak kwestia jakichś takich próby porozumienia się i tak poznawania tego drugiego człowieka, odkrywania, że on jest taki interesujący i... Nie, ale ja myślę, że bardziej niż o miłości mówić, powinno się ją robić. I wtedy, kiedy się o miłości zaczyna tak dużo mówić, to no rzeczywiście traci się to, co najważniejsze, to, co trudno przekazać, więc jestem zarobieniem miłości. Również pożycie seksualne, sam seks jest oparty na endorfinach. Robiono badania, które pozwoliły stwierdzić, że poziom endorfin w czasie aktu płciowego wzrasta o ponad 200%. Robiono to w bardzo dramatyczny i w bardzo okrutny sposób, mianowicie parzono
szczury i chomiki i w określonych momentach aktu seksualnego rozdzielano je, zabijano, wyciągano im mózgi, robiono z tych mózgów koktajle, znaczono te mózgi substancjami opiatowymi i badano, które receptory są aktywne. Osobą, która była odpowiedzialna za te badania, między innymi była Polka, która chciała kiedyś zostać notabene zakonnicą. Nazywa się Nancy Ostrowski, doktor Nancy Ostrowski z Uniwersytetu z Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, która robiła te badania z Candence Perth. Oczywiście nie można ich zrobić na ludziach, natomiast Candence Perth posunęła się dalej w swoich badaniach. Chciała udowodnić, że również ludzie wytwarzają takie endorfiny w czasie pożycia seksualnego. Te, które zbliżają ludzi do siebie, ponieważ trudno ludzi traktować tak jak szczury i chomiki, zaproponowała i opracowała specjalne gumy do żucia, które dawała swoim koleżankom i kolegom, którzy żuli je w czasie aktu seksualnego i wypluwali w poszczególnych momentach aktu i potem badała je genetycznie, żeby stwierdzić, czy jest poziom endorfin podwyższony, czy nie. Żadne czasopismo amerykańskie nie chciało opublikować jej wyników, bo to jest purytańska Ameryka. Niemniej wszyscy o tych badaniach wiedzieli. To znaczy, że jednym słowem, wytwarzamy w mózgu chemię, która ma wzmacniać nasze emocje. I te emocje można opisać konkretnie receptorami, konkretnymi ligandami, czyli substancjami, które muszą się przedostać przez komórki, do wnętrza komórki, aby wywołać określone reakcje. I na skutek tych reakcji odczuwamy również pewne reakcje fizjologiczne. Pocenie się, zadowolenie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest związane z tak zwaną ścieżką nagrody w mózgu. Jest pewien obszar w mózgu skupiony wokół ciała migdałowego w układzie limbicznym, w którym jest ogromne skupisko tych receptorów emocji. Widzenie osoby, którą traktujemy jako tą wybraną, w której jesteśmy zakochani, powoduje nasycenie tych receptorów, czyli i dobre samopoczucie. Przypomina to stan nasycenia i sytości po jedzeniu. Jedzenie kojarzy nam się z nagrodą. Tak samo widzenie tej drugiej osoby kojarzy się z nagrodą. Tą ścieżkę w mózgu, ten obszar, gdzie te receptory występują, można obecnie przy obecnych technikach badania mózgu, głównie NMR-em, ale również funkcjonalną tomografią, dokładnie zbadać. Czyli definitywnie, zresztą można to, potwierdził to już w XIX wieku eksperyment robiony przez Penfielda, polegający na tym, że u chorego na padaczkę otworzył on mózg, podłączył do obszaru limbicznego w mózgu elektrody i poprzez drażnienie obszaru limbicznego w mózgu wywoływał u tego chorego wszystkie możliwe emocje. Od napadów agresji do płaczu, do stanu zakochania, do stanu rozdrażnienia, do stanu lęku, poprzez drażnienie elektrycznie od pewnego obszaru mózgu. Od tego momentu wiemy, że odpowiedzialne za emocje nie jest żadne serce, tylko mózg. Wszystko się odbywa w mózgu. Poprzez całą sieć neuronów, 10 do 11 neuronów mamy w mózgu, połączonych z siecią elektryczną, ale również siecią chemiczną. Sygnały elektryczne są tylko niezbędne, aby wywołać produkcję czy stymulować syntezę określonych substancji chemicznych. Głównie tak zwanych neuroprzekaźników, neurotransmiterów, takich jak dopamina i serotonina. Dopamina i serotonina powstaje w dużym skupieniu w momencie, kiedy mamy w mózgu fenyloetyloaminę, to znaczy tą substancję stwierdzaną u zakochanych. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że ludzie na walentynki, jutro mamy walentynki przecież, wręczają sobie czekoladę. Bardzo często jednym z prezentów jest czekolada. Jest bardzo duża ilość, w sposób naturalny, w ziarnie kakaowym występuje fenyloetyloamina. Może to jest intencja kogoś, może to jest przypadek, ale ludzie wręczają sobie czekoladę i czekoladę jedzą. Ludzie mający tak zwany problem miłosny zażerają się czekoladą, obżerają się czekoladą, spożywają je. Jest to nic innego, tylko objaw odstawienia. Jest to pewien substytut tego. Oczywiście trzeba by było średnio zjeść 3 tony czekolady, żeby wyrównać poziom fenyloetyloaminy, jaki ma się w stanie zakochania, co oczywiście zmniejsza szansę danej kobiety na rynku ze względu na wagę, którą po tych 3 tonach by zyskała. Ale nie jest to przypadkowe, że fenyloetyloamina znajduje się w czekoladzie. Mózg jest tym obszarem, w którym się to wszystko odbywa i stany, które odczuwamy w momencie zakochania, czy w tym stanie, w którym deklarujemy jako zakochanie, jest to nic innego, tylko przeniesienie aktywności z pewnych obszarów mózgów okołokoronowych do centrum, do układu limbicznego. Następuje
całkowite zaburzenie koncentracji, nie całkowite, no, zaburzenie koncentracji, następuje wybiórcze koncentrowanie się, następuje skupienie myśli na danej osobie, następuje cała gama reakcji fizjologicznych w postaci czerwienienia się, pocenia się, w postaci drżenia, w postaci zwiększonego wydzielania tlenku azotu. Tlenek azotu jest tą substancją, która początkuje każdą reakcję związaną z podnieceniem płciowym. Bez tlenku azotu, bez NO, czyli wszystko zaczyna się nie od yes, ale od no, wszystko zaczyna się od tlenku azotu, który z krwią dostaje się do naczyń krwionośnych, również w waginie i również w penisie, powodując napięcie naczyń krwionośnych w tych obszarach, zwiększenie wilgotnienie, erekcje i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko to jest uzależnione od chemii, która zaczyna się w mózgu, a która jest stymulowana poprzez tak zwane hormony seksu, takie jak testosteron u mężczyzn, ale i u kobiet też, estrogen, prostegeron. Chemia ta jest badana, cały ten mechanizm jest badany. Można go w efekcie sztucznie wywołać. Nie można natomiast sztucznie wprowadzić do mózgu fenyloetylaminę. Fenyloetylamina jest prostą substancją 9-atomową, pokazywana była tutaj. Syntetyzować jest ją bardzo prosto, natomiast wstrzyknąć do krwi jako takiej jej nie można, dlatego że receptory musi być wytworzona endogennie, czyli wewnętrznie, aby miała działanie, bo jest wynikiem procesów mózgowych, których do końca nie wiemy. Nie wiemy, jak działają. Proszę Państwa, nie wyklucza to zdecydowanie faktu, że miłość może być czymś uduchowionym, czymś, co bardziej kojarzy się z sonetami Szekspira niż ze związkami chemicznymi. Mój chłopak pracuje w firmie w telefonii komórkowej. Ja zadzwoniłam, bo miałam sprawę. Akurat była straszna burza, nas kilka razy rozłączyło. No i tak żeśmy, on zadzwonił do mnie później, żeśmy się tak poznali. Na podstawowe pytanie nie odpowiedziano. Można dokładnie zbadać, co się dzieje w mózgu, gdy ludzie deklarują się jako zakochani. Natomiast nikt nie jest w stanie chemicznie wyjaśnić, dlaczego ten stan przychodzi. Czy to jest szept do ucha w tańcu, czy to jest odgarnięcie przez tą osobę włosów, czy to jest obraz jej, czy to jest marzenie o niej. Nikt nie wie, kiedy ta fenyloetyloamina następuje, jest produkowana w tym ogromnym stężeniu. Wszystko wiemy, co się dzieje, kiedy ona już tam jest. Jesteśmy w stanie to opisać. Natomiast magii i miłości, tego stanu, który się zaczyna albo przychodzi znikąd, u niektórych szybko, u niektórych w ciągu kilku sekund, u niektórych w ciągu kilku miesięcy, nikt nie jest w stanie opisać chemicznie.